poprzednich lekcjach stworzyliśmy repozytoria oraz interfejsy, które będą implementowane przez serwisy, które zajmą się dostarczaniem danych do kontrolerów. Są dwie kompetencje, jeżeli chodzi o umieszczanie implementacji serwisów w drzewie pakietów w projekcie. Jedna zakłada stworzenie osobnego pakietu dla interfejsów i osobnego dla implementacji. Druga, umieszczanie zarówno interfejsów, jak i ich implementacji w ramach jednego pakietu. My umieścimy interfejsy oraz implementację tych interfejsów, jeżeli chodzi o serwisy, w tym samym pakiecie. Klas. Zaczniemy od implementacji serwisu tag service. Zaimplementujmy odpowiedni serwis. Dodajmy brakujące metody. Aby w ramach frameworka Spring Boot Spring dana klasa była rozpoznawana jako serwis i była zarządzana przez kontener binów wewnątrz frameworka Spring, musimy oznaczyć ją anotacją serwis. Dzięki temu będzie można w klasach, w innych serwisach lub w ramach kontrolera nawet używać danej klasy, która jest implementacją serwisu poprzez wstrzykiwanie. I warto również wiedzieć, iż serwisy definiowane w ramach frameworka Spring są implementacją zarówno singleton, to znaczy ich obiekt jest tworzony raz w ramach kontenera zajmującego się wstrzykiwaniem zależności. OK. Zacznijmy od zdefiniowania pierwszej metody, czyli create tag. W poprzedniej lekcji zajmowaliśmy się zdefiniowaniem repozytorium, które implementowało CRUD repozytorium, co pozwala na komunikację z bazą danych w ramach rozwiązania Spring Data JPA. To repozytorium oczywiście może również zostać wstrzyknięte do naszego serwisu, mimo iż nie posiada implementacji jako takiej. Natomiast sam interfejs pozwala frameworkowi na wygenerowanie odpowiednich metod w ramach działania aplikacji. Nie musimy się zajmować samą implementacją tego interfejsu, tylko wstrzykujemy ją do odpowiednich serwisów, w tym przypadku do tag service, tag repository. Oczywiście z użyciem anotacji auto-wired, która pozwala na wstrzykiwanie serwisów, repozytoriów, komponentów w ramach frameworka Spring. Tej samej anotacji użyjemy, gdy będziemy w innych serwisach, tudzież w kontrolerach, wstrzykiwać serwis tag service. OK. Więc aby stworzyć nowy tag, powinniśmy użyć odpowiedniej metody z tag repository. Save. New. Tag. Tag name. Dlaczego? Ponieważ metoda save przyjmuje nowy obiekt tag, a jak pamiętacie, posiadamy konstruktor jednoparametrowy w ramach klasy tag, który z użyciem tego parametru inicjalizuje obiekt tag. I jako zwrotkę dajemy wynik operacji save w ramach tag repository. Drugą metodą, którą zaimplementujemy, będzie getAllTags. Analogicznie jak w przypadku metody createTag, potrzebujemy odpowiedniej metody z tag repository. Będzie to metoda findAll, która zwraca nam listę tagów.
all tags. Aby opakować daną kolekcję, listę w tym przypadku tagów, w obiekt optional, wystarczy wykonać optional of, gdzie value to będzie nasza kolekcja. Ok. Delete tag. Kolejna metoda, którą możemy zaimplementować. Szukamy metody delete w ramach tag repository. Szukamy metody delete by ID i przekazujemy jako parametr ID tag. Get tag by name. Tag repository. Find by name, tag name, patrzymy co zwraca ta metoda, list, tag, tak. Found by name. I teraz. Mamy tutaj optional tag. Jak przeważnie bywa, możemy podejść do tego na kilka różnych sposobów. Jeżeli zakładamy, że każdy tag jest unikalny, a założenie takie jest poprawne ze względu na to, iż tag posiada column name unique, co w praktyce oznacza, iż nie mogą powtarzać się tagi o tej samej nazwie. Dlatego metoda getTagByName może zwrócić maksymalnie listę jednoelementową lub może nie zwrócić żadnych wyników. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Możemy sobie zadeklarować tag found tag, który na początku będzie nulem, i found by name len size jest większy od zera, czyli ma jakieś wyniki. Found tag to będzie found by name get zero. Ok. Jeżeli found tag na tym etapie będzie nulem, ujmiemy to w odpowiedni sposób w optionalu, więc return optional of found tag. W ten sposób, nawet jeżeli metoda findByName nie zwróci nam żadnego tagu, brak wyniku będzie opakowany w obiekt optional. Zakończyliśmy implementację serwisu TagService. Zajmiemy się więc implementacją serwisu ExpensesService. Implements ExpensesService. Service. Tak jak w przypadku tagów, zaczniemy od implementacji metody create. Podobnie jak w przypadku TagService, potrzebujemy repozytorium związanego z expenses. Wywołujemy odpowiednią metodę Suspense Repository, Save Expense. Wracamy wynik tej metody.
Preferences by Search Criteria. Tutaj będziemy musieli skupić się nieco bardziej niż w przypadku pozostałych metod. Jak zapewne pamiętacie, w trakcie implementacji modelu Expense mamy kilka property, creation date, value oraz tax, po których możemy wykonać wyszukanie danego wydatku. Można na poziomie repozytorium rozwiązać to odpowiednio skonstruowanym zapytaniem, które będzie definiowane przez Spring Data JPA poprzez użycie dosyć zaawansowanych anotacji, które musielibyśmy zdefiniować w ramach repozytorium na danych modelach. Jednakże z racji tego, iż jest to materiał, który mógłby się nadawać nawet na osobny kurs, uprościmy nieco to zadanie. Logika, którą będziemy się kierować przy definicji metody getExpensesBySearchCriteria, będzie następująca. Pobieramy wszystkie wydatki z bazy, sprawdzamy, czy w criteria zostało ustawione pole tagNames, sprawdzamy, czy zostało ustalone pole fromDate, czy zostało ustalone pole toDate i kolejno według tych trzech kroków będziemy wykonywać operacje związane z zawężaniem listy wynikowej, która na wejściu dostaje wszystkie wydatki, a na wyjściu wydatki listę wydatków pomniejszoną o te, które nie spełniają zadanych kryteriów. Ok, więc od czego zaczniemy? Możemy sobie zacząć od zdefiniowania listy wydatków, która będzie finalną listą filtrowaną. Drugą listą wydatków, która będzie listą wynikową z Expense Repository. Teraz pierwszym krokiem będzie weryfikacja, czy Search Criteria posiada określone tag names, czyli wartości tagów, według których staramy się szukać określonych wydatków. If search criteria get tag names nie jest równe null, czyli pole ma ustawioną jakąś wartość, jakąś kolekcję. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy została ustawiana jakaś data from date expenses search criteria, czyli if criteria get from date analogicznie nie jest równe null. I trzeci krok, if criteria get to date nie jest równe null. Teraz musimy się zająć implementacją każdego z tych trzech kroków. Do implementacji użyjemy wyrażeń lambda, które pozwalają na w znacznie krótszym zapisie zastosować wydajniejszą formę operacji, takich jak filtrowanie, mapowanie, MapReduce, jeżeli chodzi o kolekcje wejściowe. Ja takie wyrażenie mam już przygotowane wcześniej, więc postaram się go użyć. Postarajmy się po kolei, krok po kroku, zrozumieć, na czym polega to wyrażenie lambda. A więc pierwszym krokiem jest przekształcenie kolekcji wejściowej listy All Expenses do strumienia. Pozwoli nam to na strumieniu wywołać metodę filtrowania, w której predykatem jest wyrażenie następujące. Dla każdego wydatku ze strumienia All Expenses pobieramy listę tagów, którą przekształcamy do strumienia,
stosujemy kolejny predykat, który sprawdza, czy zachodzi jakakolwiek zgodność pomiędzy jednym z tagów ze strumienia wrażenie wyżej, a tagami, które znajdują się w przekazanych kryteriach. Jeżeli któryś z tagów, jeżeli któryś z wydatków zawiera jakikolwiek tag z kryteriów, wtedy listę wynikową zbieramy poprzez wyrażenie collect, a collectors to list pozwala nam na zebranie wyniku całej operacji, która jest zmieszczona w tych trzech liniach, do listy filtered expenses. Jako że collectors to list jest metodą, która zwraca listę obiektów na podstawie strumienia wejściowego. OK, mamy więc zaimplementowany pierwszy krok. Drugim krokiem będzie zaimplementowanie wyrażenia lambda, które zweryfikuje, czy w liście wejściowej all expenses znajdują się daty spełniające kryterium from date expenses search criteria. Tak jak w wyrażeniu pierwszym mam wcześniej przygotowane wyrażenie lambda, a więc przeanalizujmy znowu krok po kroku. Filtered expenses to tym razem filtered expenses, czyli kolekcja, którą wyfiltrowaliśmy krok wcześniej, przekształcona znowu do strumienia. Ponownie używamy wyrażenia filter z predykatem, w którym sprawdzamy po kolei każdy wydatek ze strumienia pod kątem tego, czy get creation date, czyli data utworzenia wydatku, następuje po dacie from date ustawionej w kryteria. Musimy jeszcze tutaj dokonać przekształcenia do local date time, czyli formatu, który jest datą, typem daty ustawionym w obiekcie expense. Listę wynikową zbieramy do collect, collectors to list, aby otrzymać znowu listę wydatków. Trzeci krok jest bardzo podobny. Wykonujemy tą samą operację, tyle że zamiast from date używamy to date. OK, co robimy na samym końcu? Jako że zwracamy listę wydatków opakowaną w obiekt optional, optional off, filtered expenses. Zostały nam jeszcze dwie metody. Delayed expense, czyli wybieramy odpowiednią metodę z expense repository i delayed by ID, a jako parametr expense ID. Oraz get all expenses. Expense repository. Find all opakowany option of. W tym momencie mamy zaimplementowane oba serwisy. W następnej lekcji zajmiemy się implementacją testów weryfikującą działanie tych serwisów.